Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Snow i zapraszam na kolejny odcinek przygód Alana Wake'a. Obecnie znajdujemy się w kopalni, z której I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. Tak, musimy się pobawić odrobinę maszynerią, która się tutaj znajduje, aby sobie udostępnić drogę wyjścia. Zapewne za chwilę ktoś na nas napadnie, ale to żadna nowość, prawda? Mam sterować windą. I to będzie dobrze już? To chyba powinno zadziałać. Tak, mamy przejście. Alan, tylko proszę cię, nie spadnij, chłopie, nie spadnij. Teraz tędy. Aha, tu jest kolejna... To będzie takie proste, serio? W sumie ja tam nie będę narzekał. Ale dobra, teraz to się... podnosić tam, gdzie ja bym tego nie chciał mieć. Chyba, że to ma być na takiej zasadzie. Wskoczyć... tutaj i przeskoczyć tam? Nie, tam jest kolejne. Alan, podpowiesz mi coś? Chciałbym, żebyś mi coś, chłopie, podpowiedział. No dobra, zobaczymy, czy wskoczysz. Wskoczyłeś, świetnie, cieszę się bardzo. Teraz tylko jest kwestia, czy ty tutaj przeskoczysz. Brawo, chłopie, brawo, jestem z ciebie zadowolony. Dobra, tylko teraz gdzie? Tu jest kolejna drabina, z której... Możemy? Możemy! Wspinaj się, gdzie ja się mam wspinać? To raczej zejść. No dobra. Zejdź po tej drabinie, zobaczymy, gdzie to nas zaprowadzi. Kolejne urządzenie. Taki bajer, dobra, rozumiem. Jesteśmy, jak to się mówi, w domu. Dobra, tylko chłopie, proszę cię. Nie zleć, nie zleć. Tu jest przejście? Przejście, tak. Jestem po prostu pod wrażeniem, że nic nas nie atakuje. Na dworze jest chyba jasno. Jak ten zmrok szybko zapada. No proszę państwa. Kopniesz, kopniesz. Dobra, Alan, przygotuj się, co my tutaj mamy. Nie za dużo, ale będzie musiało wystarczyć. Możemy iść w dół, możemy iść do góry. Mamy się dostać do punktu widokowego, tak więc zakładam, że to będzie gdzieś u góry. To ja sobie sprawdzę dół. Czy tutaj... nie spadni? Czy tutaj coś jest? Wygląda na miejsce, jakby coś tutaj mogło być, ale oczywiście nic tutaj nie ma. A ja głupi zawsze muszę iść w każdy możliwy zakamarek. I za oknem karetka jedzie. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Ptaki, spadać mi stąd. Dobra, kilka padło. Cicho tam. Holender, miejsce do... raczej droga do punktu widokowego jest właśnie tutaj. Tak więc ja idę na górę. Spadłuwa mi stąd. No, należało ci się. Dobra, zobaczymy, co jest na samej górze. Mam nadzieję, że będzie to warte wspinaczki. Alan, biegnij. Zapomniałem, że ty potrafisz biegać. Co prawda nie za długo i nie za szybko, ale zawsze coś. Opłacało się tu przyjść. Trzy race. Coś jeszcze? Tam na górę możemy wejść. Tak dookoła coś. Mało co widzę. Kartka. Świetnie. Czytamy. Gdzie to jest tu? Lightning flashed behind the windows of Cauldron Lake Lodge. Tor Anderson laughed and held the steel hammer above his head. Nurse Sinclair was trying to calm him down without success. Tor grinned madly and shouted,
My hammer's up. Here's a friendly poke from Mjolnir, wench. He brought the hammer down with all his might on Sinclair's head. We're on a comeback tour, baby. Ooh. Niezbyt przyjemnie, niezbyt przyjemnie. Znając ciebie, to ty jakbyś zeskoczył stąd, to byś się połamał, tak więc zejdziemy kulturalnie, jak Bóg nakazał. Dobra. Coś tutaj po drodze znajdę. Kawę jeszcze może. Cokolwiek. Może dodatkową kartkę. Lektury nigdy za mało. Nie. Nic tu nie ma. Jak zwykle. Dobra, zejdźmy tam na sam dół i przekonajmy się, co czyha w mroku. Tak, to było epickie zdanie. Jeśli będę miał jakieś problemy z dźwiękiem, to z góry przepraszam, ale kombinowałem z kartą dźwiękową, którą ostatnio dostałem. Wszystko to po to, żeby jako tako można było Dead Islands nagrywać. I mam nadzieję, że ustawienia dźwiękowe, które przywróciłem, są poprawne. Tam widzę zapasy. Oho. Co to jest? Raca, raca, ble, ble. I co tam jeszcze podniosłeś? Amunicja i baterie. Chłopie, uruchom to. Nie wiem, co to jest, ale uruchom. Skoro możemy uruchomić, to trzeba uruchomić. Pyk. Cyk. I co nam to daje? Odrobinę światła. Zawsze to coś. Punkt zapisu. A, znając życie. Oh, great. Another cable car. Just great. Nie narzekaj, przynajmniej nie musimy iść taki kawał drogi. Czekać tylko, z której strony ptaki nadlecą. No, gdzie jesteś? Gdzie jesteście? A ty zmień tą wyrzutnię. No właśnie. Tu jesteście, ramce małe. Ła, 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 ła. Bez przesady, panowie i panie. Wsadź baterię drugą. Kolejna fala. Pięknie, kolejny padł. Ja muszę uważać, żeby nie wylecieć z tego. A przy moich zdolnościach jest to bardzo prawdopodobne. Smażcie się w piekle. O-o. Gdzieś tam są, tam są, tam są, tu, 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 tu. Czy ta kolejka już dojeżdża? Nie, nie dojeżdża. Halo, halo, bez przesady, bez przesady. Ja chcę dojechać w jednym kawałku. Odejdź od tej krawędzi. Czy my się właśnie żegnamy z życiem? Nie. Na szczęście nie. No cóż, było blisko, było blisko. Nie, wy znowu! Gdzie jesteście? No jeśli chcecie sobie tam być, to proszę bardzo. Ja nie będę protestował. Jeden. O nie, jak na złość. Dobra, wy tu przyjdziecie z tego, co właśnie widzę. I jeszcze raz. Dobra, tych mamy z głowy. To idziemy dalej. Dlaczego wy tam poszliście? To mnie zastanawia, cholera jasna, które drzewo... Ten duch mroku nie daje za wygraną, naprawdę. Nie wiem, co on się tak nas uczepił, ale niech się odczepi. Nie lubię go. Przejdźmy sobie tędy. Czy... nie. I teraz pytanie, Alan, czy ty tędy wrócisz? Nie, wrócisz. Aż taka sierota nie jesteś. O, tutaj coś. Tutaj te drzewa. Pa, oj, 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 dziękuję, do widzenia. Tam widzę znowu miejsce z zapasami. Shit. No to jest już przesada, naprawdę. Może zacznijmy grać fair. Ja mam tylko latarkę i rewolwer. Co następnym razem we mnie poleci? W sumie nawet nie chcę się przekonać, co. Alan już zebrał raz buldożerem, koparką... Koparką? Chyba nie. Nie koparką. Ciówcią dostał po twarzy. No, po prostu genialnie.
Dobra. Tutaj coś na nas czeka? Nie. Nie, czeka, 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 czeka. Oczywiście, że czeka. Twoje umiejętności strzeleckie, Alan, pozazdrościć. Dobrze, że jesteś lepszym pisarzem niż strzelcem. Daleko mamy jeszcze do tego punktu widokowego. Gdzie on jest? Widzę las. I nic więcej. Coś po bokach? Niestety nie. Chyba, że coś się tutaj kryje. Nic. O-o! Ta mgła nie zwiastuje nic dobrego. Ten wiatr również i już tam jakiegoś... Widzę i nawet za mną jest jakiś koleś. Fuck! Odwal się! Oho, nie udało ci się. Ała, jeszcze jakiś! Dobra, koniec zabawy, panowie. Macie flarę. Dobra, jeden padł, przeładuj. Ilu jest? Dwóch. Przeładuj. Powinno starczyć? Nie, nie starczyło. Noż do jasnej, ciasnej. Pięknie. No i po tobie. Przeładuj. Póki mamy chwilę czasu... To co tutaj jest? Strzelba, coś jeszcze, amunicja. Dobra, nie wygląda to źle. Wolałbym mieć jednak więcej amunicji do rewolweru, ale... Nie będę narzekał, skąd ty się tu wziąłeś? Skąd się kolega tu wziął? Jeszcze jeden, no! Panowie, nie przesadzacie przypadkiem? Au! Au! Proszę odejść! Au, au! Dobra, nie wiem, czy jakiś padł. Ty na pewno padniesz. Czy ty, kolego, mógłbyś się odczepić? Genialnie. Alan, przeładuj. I zmywajmy się stąd, bo już się zaczyna robić powoli niebezpiecznie. Doładujemy latarkę baterią. Dobra. Pełen magazynek. O nie, no znowu! Jasny gwint. Wy naprawdę jesteście upierdliwi, no! Macie racę za karę. Ciebie od razu załatwię. A koledzy gdzie są? Jeden jest tutaj. Au! Praca. On sobie stoi nieświadom niczego. Gdzie jest ten skubaniec, co tak... Tu jest. Po tobie. Jasny gwint. No nie dadzą spokoju człowiekowi. Tam znowu są zapasy. Szybko, Alan. Bierz, co dają. A dali sporo. Nie będę ukrywał. Skoro mamy chwilę czasu, ja się napiję. Mhm. Czy ja teraz mogę tam w spokoju sobie pozwiedzać? Chyba nie. Dobra, chrzanić to. Cauldron Lake. Ale mi ośrodek wypoczynkowy. Wszyscy chcą mnie zabić. Przez most, jak mniemam. A czy tutaj coś znajdę? Gro, proszę cię, daj mi chwilę odpoczynku. Daj mi chwilę na zwiedzanie. Ja tak bardzo lubię zwiedzać. To jest taka malownicza okolica. Czy ja może tak z oddali coś wypatrzę? Coś, co pominąłem?
Dlaczego tam się dym unosi, to ja nie chcę wiedzieć. Przejdźmy przez ten most. Obstawiam, że tylko wejdziemy na most, to nie wiem, taki się zlecą, most się zawali. Coś musi się stać. Nie wierzę w to, że będziemy mogli spokojnie przejść przez ten most. No właśnie, już się zaczyna. Dlaczego ty się tak nagle zacząłeś tam patrzeć, chłopie? W sumie, jeśli ci to pomaga, proszę bardzo. O-o! To wymaga drastycznych środków! Fuck. Dobra. Ten padł, Alan, biegnij. Przeładuj. Pięknie. Tego trzeba będzie użyć. Nie ma innej rady na to. Au. Dobra. Teraz ty. Kurczę, Alan. Ja bardzo żałuję, że ty nie potrafisz robić dwóch rzeczy naraz. Przeładować i uniknąć. Dobra, tych mamy z głowy. W sumie takiej zasadzki można było się spodziewać. O, kawę widzę. Podnieś kawę. Jestem ciekaw, ile już tych termosów podnieśliśmy. Statystyki. O, 44, nawet nie ma połowy. Dobra, w tamtym kierunku. Jeszcze ktoś mnie tu napadnie. Hello. Okej, tu jest jeszcze jakaś strzałka. Nie wiem tylko, w którym kierunku ona wskazuje. Mogliby się nauczyć malować je porządnie. Kolejna strzałka. Gdzieś tutaj? O, tutaj. Cóż my tu mamy? Rakietnica, amunicja. I to wszystko. Dobra, przeładuj tą rakietnicę. I znowu rewolwer. Nie. Tam w sumie widziałem jakąś asfaltową drogę, która prowadziła w górę chyba. Czy my w jakikolwiek sposób możemy się do niej do... Daleko jest, daleko. Widzę stronę, którą chciałbym podnieść. Przez ten most, tak, i tak byś nie przeskoczył. Nawet nie ma co próbować. Maud had checked all of Stucky's rental cabins. There had been no sign of the Wakes. It was dark when he'd found their car parked at the end of the road by Cauldron Lake. It made no sense. They must have taken a wrong turn. But there was no sign of them, and the car had been there for hours already. Frustrated, Maud stood on the rotten ruin of the footbridge that had once led to Diver's Isle before it sank beneath the waves years ago. The boss wouldn't be happy. No, nikt nie byłby zadowolony, gdyby jego dom zniknął nagle. Halo, panowie. Wiem, że gdzieś tu jesteście. Wiem, że gdzieś się czaicie. Zapraszam. Ołowiani przyjaciele chętnie przytulą. Aha, ja tędy muszę się udać. To idziemy w przeciwnym kierunku, Alan. No i naprawdę daleko zaszliśmy. To muszę ci przyznać. Dobra, tędy nie wejdziesz, to wejdź tędy. Tylko... Nie zleć mi, chłopie. Kopnij. A cóż to za budyneczek? To są jakieś ruiny, z tego co widzę na ekranie. I zapewne, jak to ruiny mają się do siebie, nie są opuszczone. Kawa. Aha. Nie przejdziemy. Dlaczego ty, gro, nie chcesz mnie przepuścić? No, ale on się tutaj nie da rady wspiąć, bo jest sierotą. Tutaj nigdzie przejścia nie ma. Czy tu jest jakieś ukryte przejście, którego ja nie widzę? Aha, jest piwnica. No nie ma to jak wchodzić do ruin przez piwnicę.
Może przez okno byłoby lepiej. Ach, cholera jasna. Halo? CM plus TZ. Tom Tom. Co tu jest? I miss Tom. Mówisz do mnie w telewizji? Ktoś... Czy ty to napisałeś? Co napisałem? Jasny gwint! O mój Boże. Przeklinam cię. Czy to coś można otworzyć? Na szczęście nie. Dobra, dostałem się do piwnicy, ale... Co w związku z tym? Jakiś klucz tu może jest ukryty? Aha, tu są schody. Jasna cholera. Bardzo niepokojące są te znaki. Czyli znaki, napisy. Halo? Otwarta przestrzeń, czyli za chwilę ktoś mi tutaj wpadnie. Amunicja do rewolweru. Tutaj też coś jest. Podnieś to. No, kto? O, znowu jakieś zapasy. Czy tutaj się szykuje jakaś grubsza walka? Wejdziemy na górę. I nic. Nic tu nie ma. O cholera jasna! Od razu raca. Spadaj. Wow! Zrobię tak. O, ilu was tu jest! To było genialne posunięcie, żeby tu przyjść. Na szczęście oni byli na tyle głupi, żeby tam stać. Jeszcze ktoś! O-o. No! Ten skąd się wziął, nie mam zielonego pojęcia. Dobra, to przeładowałeś, to przeładowałeś. Przeładuj rewolwer. A to chamstwo jedne. Dobra. Dasz radę tędy zejść? Dasz radę tędy zejść. Tylko teraz pytanie, którędy? Tędy. Tam była kawa, tak więc od razu się po nią wrócimy. Dobra, podnieś. I ruszamy, Alan, dalej. Coś tutaj znajdziemy? Nic tu nie znajdziemy. A droga prowadzi w dół. To cóż. A chodź tutaj, mój chłopcze. Tutaj nic nie ma. I could see Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. Tak daleko. Naprawdę, tak daleko musimy się udać. To zajmie trzy odcinki. I was close now. I had to get there fast. I dreaded what I would find. I tried to hold on to Alice, but her form melted away. I was losing control. Dr. Hartman stood in her place. I wanted to hit him, but my arms were jelly. He smiled. It was a reassuring smile, and I hated him for it. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now.
jeszcze się okaże, że jesteśmy zamknięci w jakimś wariatkowie i to wszystko nam się śni. Jakaś rekonstrukcja zdarzeń z przeszłości. Rekonstrukcja zdarzeń z przeszłości, tak. To było bardzo mądre. Ale cóż, rzekło się, nagrało się. Cofnąć się tego nie da. Nie! Hey, I'm here! I'm coming! No! Get away! Sorry! Please, it's late! The boss didn't know who he was messing with! I didn't know! I swear, I didn't know! We don't have a wife! We don't know where she is! She's probably drowned! Who just said we had her to make a play ball? You see? They got him writing for us! Please! Oh. I'm sorry! Please, don't hurt me! Skończ się wydzierać. Nie mam zielonego pojęcia, kto to był, czyj był ten głos, ale zapewne dobrała się do niego staruszka. A jak wiemy, ta staruszka potrafi... porywać. Oha! Genialnie. Alan, ty się nie wygłupiaj. Zakończyliśmy właśnie kolejny rozdział. Jest mi smutno, bo nie zebrałem wszystkich kartek. No ale mówi się trudno. Previously on Alan Wake. I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that Ryder just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. Prawda. Alan. Liczę na tą prawdę. Shh, baby, it was just a nightmare. Alice. There you go, Alan. Hartman. Oh, yeah. I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're... Nie. You lie. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. She's never pointing us. It's okay, Alan. Just let go. Go. Nie wierzę doktorkowi. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. Dziwna klinika, muszę przyznać. Ale jak to woli. O, to jest ta chatka chyba, w której mieszkaliśmy. Dobrze, ale skoro mieliśmy zakończenie odcinka, rozdziału, epizodu, to ja zakończę też... Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message, loud and clear.
Why, right. That's the spirit? You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Dobrze, dziękuję, doktorku. Ja w tym momencie, tak jak wspominałem, zakończę ten odcinek. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w następnym. Trzymajcie się, na razie.